studiu Radia Index mamy następnych gości dzisiaj. Tym razem Niezależne Zrzeszenie Studentów, Dominik Karczmar i cześć. Jerzy Trocha. Witam was. Cześć. Chłopaki, sprowadzają was dwa dosyć ważne wydarzenia. Pierwsze, o którym sobie porozmawiamy, to zmiana na czele NZS-u na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jerzy, który jest tutaj z nami, zastąpił Dominika. To może od początku, jak to w ogóle się stało, kiedy w ogóle i jak do tego doszło? To wiesz co, to może niech najpierw ten Jerzy przedstawi nam swoją historię związaną z NZS-em, bo są to mnie najciekawsze. W NZS-ie należy od czerwca zeszłego roku. Zapisałem się, żeby się rozwijać. Nie chodzi tylko na studia, tylko jeszcze coś od siebie. Mam kilka fajnych pomysłów na to i chciałbym to zrealizować. Jakoś w jakiś taki nietypowy sposób trafiłeś do tego NZS-u, czy po prostu przyszedłeś i powiedziałeś, chłopaki, dziewczyny, chcę z wami działać? Przede wszystkim zwerował mi kolega, namówił mi na to i z przyjemnością się zgodziłem. Dominik, a jak to z twojej strony wyglądało? Moje wprowadzenie do NZS-u, czy to jak już zastanawiasz? Nie, jak już Jerzy tutaj cię zastąpił. A czy wiesz co, najpierw to w ogóle była decyzja, żeby jednak się pożegnać, bo już tam 2 lata miałem przyjemność działać z NZS-em. Znowić w ogóle całą tą organizację. No ale jako, że już trochę mój czas minął, 2 lata współpracy, praktycznie 3 kadencje, to prawdę niecałe, więc stwierdziłem, że już czas na nowe osoby z nowymi pomysłami. Tym bardziej, że w tym momencie ciężko było po prostu połączyć wszystkie moje sprawy osobiste i inne po prostu z działalnością w NZS-ie. Stwierdziłem, że już czas po prostu na nową osobę, która poprowadzi tą organizację dalej, bardziej ją rozwinie. Akurat trafił właśnie się Jerzy, który jest osobą niesamowicie kompetentną, która ma ogromny potencjał. Więc akurat się cieszę, że mamy takiego przewodniczącego. Okej, Dominiku, jeszcze jestem ciekaw, czy te rzeczy, które sobie założyłeś na początku twojej kadencji, na początku tego, jak reaktywowałeś Niezależne Zrzeszenie Studentów, czy udało ci się je zrealizować, czy są też rzeczy, które się nie udały? Trochę ciężko mi powiedzieć, ponieważ jak ja zaczynałem w ogóle w NZS-ie, to nie miałem pojęcia, jak to ma wyglądać. To było na takiej zasadzie, hura, robimy organizację studencką, no ale po prostu sądzę, że akurat moja kadencja fajnie rozwinęła tę organizację, ale z drugiej strony też po prostu było rzeczy, których mi się akurat nie udało na tyle rozwinąć. Tym bardziej właśnie większa liczba takich młodych członków, bo większość z nas to jest na 3. roku. I po prostu nie wszyscy mamy tutaj magisterki, więc po prostu niektórzy będą już odchodzić z NZS-u. Dobra, to teraz o wyzwaniach, które stoją przed organizacją. Jerzy, co ty byś chciał zmienić albo kontynuować w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów na Uniwersytecie Zielonogórskim? Postawiłem przed sobą kilka celów. Pierwszym z nich jest zwiększenie grona członków naszej organizacji. Jako że większość aktualnych członków będzie kończyć w tym roku studia, dlatego też bardzo chętnie chcielibyśmy zwerbować do naszej organizacji studentów z 1. roku, z 2. roku. Kolejnym moim celem jest otworzenie strony internetowej, żeby promować organizację, ale także uczelnię i region. Chcę także kontynuować projekty, które były realizowane w ostatnich latach, czyli Wampiriada i Studencki Nobel. To na pewno są bardzo ważne rzeczy, które robi Niezależne Zrzeszenie Studentów. Teraz tak, kandydatów było więcej na stanowisko szefa NZS-u, czy jak to wyglądało? Czy to po prostu jest tak, że jedna osoba przekazuje drugiej, ty będziesz najlepszy akurat, czy najlepsza? Znaczy, wiesz co, tak, zgłosić się mógł kto chciał, aczkolwiek to było na takiej zasadzie, że to też jest pewna odpowiedzialność i ludzie boją się tej odpowiedzialności. I w sumie tutaj właśnie odważną osobą był Jurek, który po prostu się tam sam zgłosił, bo po prostu konkurencji nie miał, no aczkolwiek no mówię, niektórzy się po prostu boją podjąć takie odpowiedzialności, bo jednak trzeba poświęcić dużo swojego czasu. Dobra, chłopaki, to za chwilę porozmawiamy sobie o wystawie, którą szykujecie, bardzo ważnej wystawie, którą będzie można oglądać na Uniwersytecie Zielonogórskim, ale najpierw trochę muzyki. Drugi ważny temat i zagadnienie, które poruszymy w czasie naszej rozmowy z chłopakami, to wystawa z okazji 30-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Polsce. Te obchody 30-lecia, one już są za nami, ale tutaj NZS na Uniwersytecie Zielonogórskim postanowił te obchody w pewnym sensie kontynuować. Co to jest za wystawa, którą będziemy mogli oglądać już niebawem? Czyli na tej wystawie... Dominik. Aha. Proszę, proszę. Okej, mógłbyś mi kapkę ściszyć słuchawki, bo już. Troszkę było za głośno. Dobra. Kapkę głośniej?
Dobra. Okej, okay, dzięki. Czyli tak, o, na wystawie będą pokazane zdjęcia z akcji NZS-u właśnie w roku 81-82, a także dokumentacja, raczej część dokumentacji właśnie NZS-u na WSI i na WSP. Znaczy niestety nie dokopałem się osobiście do żadnych zdjęć, więc nie jestem w stanie właśnie od nas Zielonej Góry przedstawić. Ale z dokumentacja są ciekawe rysunki i sądzę, że warto to zobaczyć, bo to jednak jest część najnowszej naszej historii. No a poza tym zawsze to coś innego. Mhm. Zdjęcia mogą być szczególnie widowiskowe, bo tam, kiedy miałem okazję przeglądać niektóre fotografie z działalności NZS-u, to ci ludzie, którzy w tej chwili są przeciwnikami politycznymi, często stoją obok siebie, podają sobie ręce i widok jest naprawdę, może być oszałamiający. Dobra, ile tych całych eksponatów jest do obejrzenia? A czyli jest to 70 zdjęć. Mhm. I te zdjęcia będzie można zobaczyć w którym miejscu? Będzie można zobaczyć w galerii uniwersyteckiej w budynku rektoratu. To jest licealna 9, jakby ktoś nie wiedział. Mhm. Tutaj dodam jeszcze, że ta galeria mieści się w podziemiach. Tam można wejść przez właśnie rektorat, w podziemiach rektoratu. I kiedy początek tej wystawy? Czyli zaczyna się ona, czy w sumie to będziemy robić sam wernisaż, który po prostu będzie właśnie w ten piątek 13, zaczyna się o godzinie 18. Dobra. Słuchajcie, czy takie wystawy, bo one się odbywały też w innych miastach, czy macie jakieś takie sygnały, czy one się cieszą sporą popularnością, czy ludzie są ciekawi w ogóle tej historii najnowszej Polski, zaglądają czasami na te zdjęcia, czy raczej no, mało ich to interesuje? Jak wy to odbieracie? Czyli to polega na tym, że spojrzenie na to jest jakby takie dwuczłonowe. Z jednej strony patrzą ludzie, którzy przeżyli tamte czasy, które to pamiętają, którzy osobiście uczestniczyli i po prostu to są osoby, które się cieszą, że o tym się pamięta, aż kręci się łaska wokół, jak w ogóle o tym myślą. Sam w ogóle miałem niesamowitą przyjemność, raz byłem pewny pani doktor, jak wspomniałem o tym, że jestem w NZS-ie, to mi się osobiście właśnie popłakała, jak wspominała, jak w Poznaniu studiowała. I właśnie te czasy, wspominała te wszystkie czasy, protesty. Z drugiej strony właśnie to ludzie tam młodzi, właśnie studenci, też mają okazję poznania trochę tej historii. Wiadomo, część jest zainteresowana, część nie, ale ogólnie odezwy są jak najbardziej pozytywne i to nas cieszy. Dobra, chłopaki, życzymy wam w takim razie powodzenia w waszej działalności i Dominikowi, który zakończył już swoje szefowanie w NZS-ie i także Jerzemu, który to szefowanie rozpoczyna. Bardzo wam dziękuję za wizytę w Akademickim Radiu Indeks. Jerzy Trocha i Dominik Karczmar byli naszymi gośćmi.